Cześć moi kochani, dzisiaj troszeczkę pobawimy się w detektywa Powpa odnośnie nowego czempiona. Pokażę wam też coś ciekawego z emotkami, więc zostawcie łapeczkę pod filmem, zostawcie komentarz, swoją opinię na temat tego odcinka, tylko po zakończeniu, a nie przed jeszcze jak zaczniecie go oglądać. No i życzę wam miłego weekendu. Ja w ten weekend wyjeżdżam nad brytyjskie Morze Północne, czyli jadę na prawą stronę i jak mi się uda, to będę nagrywać jakieś vlogi, w ogóle jadę szukać pingwiny w Burlington, bo też tam będę w okazji podobno wieloryb, wypadnie, jest jakiś fajny widok, więc nie wiem, czy tam się też wybierzemy zobaczyć w ogóle to wszystko, bo to jest trochę tragedia dla środowiska, ale no, tak bywa czasami, więc zaczynamy odcinek. Jak widzicie, mam za sobą tutaj na ekranie arenę i mamy tutaj, jak widzicie, raz, dwa, trzy, czterech, pięciu czempionów odkrytych. No i tutaj jest jeden czempion zakryty. Tutaj wezmę ołóweczek żółty, tutaj widzicie, tutaj jest czempion zakryty. Więc no, będziemy patrzeć, co dzisiaj tutaj może się skrywać. Za chwilkę do tego przejdziemy. Mamy Monka, mamy tutaj Minera z tej strony, mamy na dole właśnie King Szkieletona, Archer Queen, Golden Knighta. No i wam powiem teraz tak, jak się przyjrzeć tutaj temu obiektowi, to ja sobie tutaj włączę, to można zobaczyć, że on tutaj coś w ręce trzyma. Troszeczkę za duże te kółko zrobiłem. On tutaj coś w ręce tutaj trzyma. To wygląda, jakby był jakiś, powiedzmy, miecz. Tak mi się zdawało na początku i mówię, kurde, przecież to może być jakiś King, Barbarian King czy coś. Ale później teraz tak zobaczę, tutaj jest King z tym mieczem. Jest odkryty. Czyżby mógł tutaj być jakiś jeszcze King? Możliwe, może tutaj jakiś być King i właśnie tutaj właśnie jak się przyjrzymy temu zakrytemu, no właśnie tutaj mówię, na to zwracam uwagę, tutaj może być właśnie kryć się jakiś miecz, topór albo coś. No i teraz przełączmy się, poczekajcie sobie troszeczkę tutaj, przełączmy się właśnie na to. Na początku myślałem, że to może być właśnie Barbarian King, no ale tutaj po ostatnim nowym sezonie dostaliśmy ekran ładowania i zobaczcie, co tutaj jest. Zobaczcie, co tutaj nam jest. Tutaj widzicie na ekranach ta maszyna bojowa z Clash of Clans i coś mi się zdaje, że no, bez przyczyny dobrze wiemy, że z Supercella, zwłaszcza Clash Royale, tutaj niczego nie... to jest Battle Machine chyba się nazywa, tak, w Clash of Clans. Bez powodu nie umieszcza czegoś na ekranach ładowania, w podpowiedziach. Wiemy, że wszystko praktycznie, co oni dają, takie podpowiedzi, to się prędzej czy później sprawdza. I tak sobie myślę, mówię, maszyna bojowa. Tutaj, jak widzicie, ma tego młota. Ma tego młota, więc jak się cofniemy tutaj, poczekajcie, cofniemy sobie do tego obrazka tutaj, o, to tutaj to może być młot. To może być młot. Więc patrząc na to, to tutaj ma młot, to może być maszyna bojowa, jeżeli chodzi o nowego czempiona, więc wszystko jest możliwe. Ale to miałem już, ten materiał, to coś miałem teraz wam pokazać, miałem na wczoraj naszykowane i miałem to wczoraj nagrywać, ale dzisiaj zaglądam sobie do maila i czasem dostaję z Clash of Clans lub Clash Royale różne informacje na maila i dzisiaj coś takiego było o Clash Ramie. Sobie powiększmy i zobaczcie, tutaj są z Clash of Clans czempioni, to jest ten Warden, Archer Queen, tutaj nazwy nie znam, tej Amazonki, powiedzmy, że to będzie. No i zobaczcie tutaj, barbarzyńca z mieczem i taki bardziej przerobiony nam, powiedzmy, może Mega Knighta nawet. I to też daje do myślenia. Nie oglądałem tej Clash Ramy, o ile tam się pojawiła, ale zobaczcie. Ma miecz, w tej samej, można powiedzieć, pozycji lub w drugiej ręce by trzymał. Uzbroję jak Mega Knight, barbarzyńca, bo to wygląda na barbarzyńcę chyba, więc... Tu może być kolejna podpowiedź tego czempiona. Ja bym krążył właśnie tak, jak mówię, krążę w koło Barbarian Kinga, tego takiego mega barbarzyńcę, powiedzmy. No i to, co przed chwilą wam pokazywałem na ekranie ładowania, ta maszyna bojowa, Machine Battle. Więc to może być dobry trop. może być dobry trop. No oni bez powodu, tak jak mówiłem, niczego, bez takich dają nam podpowiedzi i to jest w dosyć widocznym miejscu i to jest takim oddalony. No jestem ciekawy waszego zdania, co może się kryć tutaj właśnie na tej arenie, ten ostatni czempion, który tutaj jest schowany. No i to, zobaczcie, to ewidentnie wygląda, nawet bym powiedział, jak właśnie taki młot, miecz, no coś tutaj jest na pewno ukryte. Za bardzo z figurek nie możemy tego, z całego wyglądu, ale będzie potężna ta postać. No może na Machine Battle to za bardzo nie wygląda, ale na tego mógłby wyglądać. No jestem ciekawy waszego zdania, to są moje spekulacje oczywiście, to nie jest nic pewnego, bo raczej Wardena bym nie stawiał, że Warden się pojawi jako czempion w Clash Royale, bynajmniej w najbliższym czasie. Bardziej obstawiam właśnie jakiegoś Kinga, barbarzyńcę właśnie z mieczem albo coś. No coś się takiego na pewno ciekawego pojawi właśnie na tej naszej arenie, bo tutaj ten King niby jest odkryty. No to też daje nam do myślenia. No, jestem ciekawy waszego zdania, a my przechodzimy do kolejnego, można powiedzieć, takiej ciekawostki z Clash Royale'a. Kolejną taką newsową informacją jest, że został rozstrzygnięty konkurs na emotkę community, która zostanie dodana do gry w najbliższym czasie, więc jeżeli nie wiesz, o co chodzi lub przegapiłeś to, i był konkurs na emotkę Mega Miniona i każdy mógł ją zrobić, wysłać na konkurs i brać udział w głosowaniu i do tego, oprócz, że tam chyba kasa była do wygrania, ta emotka pojawi się właśnie w Clash Royale'u i tutaj mamy emotkę, która pojawi się w najbliższym czasie, a Lord Fink chyba ją stworzył, o ile dobrze tutaj widać, więc taka emotka niebawem się powinna pojawić. Kiedy? Takiej informacji jeszcze nie posiadam, ale mam informację o emocji, która pojawi się w najbliższym czasie. No i tutaj jeszcze zanim właśnie zaczęło się głosowanie, Max napisał, że dosyć popularną emotką w głosowaniu było złe Wi-Fi. Ilu z nas miało ten efekt, że było złe Wi-Fi, pokazywała nam się ta słynna emotka, brak Wi-Fi, lagowało i w ogóle. I się okazuje, że Supercell już ma taką emotkę przygotowaną i pojawi się ona w lipcu, czyli złe Wi-Fi, zostanie taka emotka wydana w lipcu. A tutaj mamy podgląd na emotki, które brały udział w ostatecznym głosowaniu, no i myślę, że z tych, które tutaj były najwybrane, to ta jednak ładna jest, i myślę, że słusznie wygrała. Nie pamiętam wszystkich propozycji, bo tam było naprawdę masa zgłoszeń graficznych, ale myślę, że to fajne. I pamiętajcie, że następne konkursy na emotki będą niebawem, więc wy też możecie brać w tym udział. Jeżeli macie talent graficzny, to was zachęcam, bo jest do wygrania kaska i właśnie taka sława. Wow. Dobra, więc to by było na tyle dzisiaj. Życzę wam miłego weekendu. Tak jak wam mówiłem, ja jadę odpocząć. Do poniedziałku mnie nie ma. Postaram się coś tam grać, ewentualnie gdzieś odpisać, coś napisać i nakręcić jakiegoś vloga, ale jak będzie z czasem, to nie wiem, bo zapowiadane są deszcze. Teraz widzę na podglądzie na kamerze z przodu domu, że słońce wyszło. Więc idę troszeczkę porobić, bo jutro wyjazd. Trzymajcie się, do niebawem.